za góry i doliny, lądy i wody, za towarzyszenie nam w wędrówkach po mapie. Panią od plastyki, techniki i muzyki, za ukazanie piękna świata, przybliżenie najwyższej postaci świata sztuki, za możliwość rozwijania naszych zdolności artystycznych, a także za pomoc, której nigdy nam nie odmówił. Nauczyciela wychowania fizycznego za lekcje, których efekty widać gołym okiem, za emocje doświadczane podczas zawodów, za dobre serce, jakie zwalą nam z nich. Nie zapomnijmy o pani Petano, która pomagała nam rozwiązywać nasze codzienne i niecodzienne problemy. Wyjaśniała nierzadko okrutne prawa rządzące światem. Wciąż przekonywała nas, by wierzyć w siebie i nigdy nie poddawać się przeciwnościom losu. Dziękujemy również pani logopedzie za dobroć, życzliwość, cierpliwość oraz ciepło i spokój, które nas nieustannie otaczała, także za niezapomniane chwile podczas trudnych wycieczek. Dziękujemy im z całego serca za trud, pracę i wysiłek.
życzenie, by słońce ozłacało ich pracę, trud i wysiłek, a życie było wędrówką wśród sadów pachnącego czereśniami, gdzie słowik śpiewa swe cudowne pieśni. Dziękujemy także Panią Kucharką za wyrozumiałość dla nas, wiecznym głodomorym. Dziękujemy naszym wyciętym proboszczowi, który i dziś zaszczął się na swoją obecność, na wsparcie duchowe i możliwe. Trochę dyrektor.
pani dyrektor Bożeni Gorachowskiej za stworzenie w szkole przyjaznej atmosfery, sprzyjającej nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale także rozwijaniu pasji i zainteresowań naszych dzieci. Szczególną wdzięczność chcielibyśmy okazać wychowawcom klas, którzy każdego dnia otaczają opieką naszych dzieci, kształtując odpowiedzialne postawy u młodych ludzi. Dziękujemy za wspaniałą współpracę z rodzicami i czas poświęcony naszym dzieciom. Kłaniamy się nisko wszystkim pedagogom w naszej szkole, którzy pomagali naszej młodzieży w zdobywaniu wiedzy, nowych doświadczeń i poszerzaniu horyzontów. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim pracownikom obsługi i administracji za pomoc i cierpliwość każdego dnia. Dzięki Wam dzieci w szkole czują się bezpiecznie. Na koniec życzymy wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom wspaniałych, słonecznych, bezpiecznych, ale pełnych wrażeń wakacji. Szanowni Państwo, chciałabym zachęcić bardzo do wyższych. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć i wzbogacić, który już dorośli, dopiero zrozumie, jak jest w życiu ciężko, by się mało mówi.